Chciałbym się zatrzymać dzisiaj razem z wami na tym, co przeżywamy podczas RORAD. Poprosiłem specjalnie Karola i Michała, żeby tutaj zostali ze świecami, dlatego że codziennie chodzimy z tymi lampionami, tutaj przychodzimy rano i popatrzmy dzisiaj na to światło, które nam towarzyszy. Światło podczas mroku, które jest symbolem czuwania, ale też i naszych poszukiwań, ponieważ Adwent prowadzi nas do szukania i znajdowania światła w naszym życiu. Ale światło to z jednej strony szukanie, a z drugiej strony problem. Tak jak Betlejem to radość i problem. I tak niestety jest ze wszystkim. Ilekroć znajdujemy światło i żyjemy światłem, ono skupia uwagę ludzi, ale jednocześnie zazdrość. Idąc z lampionem, o ile mamy włączony po drodze, skupiamy uwagę. Tak jak teraz waszą uwagę też skupia Michał i Karol, którzy stoją tutaj za kolitkami. To skupianie uwagi sprawia, że budzi się zazdrość. Zobaczcie w domu, w momencie, kiedy znajdujemy światło i żyjemy światłem, to patrzy na nas rodzina, na początku wdzięczna Panu Bogu, wszystko wspaniale, że zmieniliśmy swoje postępowanie, może po rekolekcjach, może, ale z czasem zaczynają nazywać świętoszkiem. Z czasem na to światło, którym żyjemy, zaczynają o tym plotkować, mówić. Czasami po rekolekcjach, jak wraca małżonek, to drugi małżonek tak czeka, kiedy się w końcu zdenerwuje, bo przecież nie można tak bez nerwów, bez przekleństw. I w końcu, jak się już zdenerwuje, to o, wiedziałem, że ci nic nie dały rekolekcje. To jest problem światła. A jeżeli dobro, które czynimy, jest trochę szersze i dotyczy parafii, to wtedy w parafii na nas patrzą. Patrzą księża, jak się angażujemy, co robimy. Ciekawe, czy to trwałe, ciekawe, czy to trochę. A jeżeli jest to związane z jakąś modlitwą, z czynieniem czegoś na zewnątrz, to też zaczynają pomału zazdrościć z innej parafii, a może z tej samej. Inni patrzą, zaczynają to oceniać, bo światło się pojawia i im bardziej świeci, tym bardziej skupia uwagę. U niektórych wdzięczność, a u niektórych zazdrość. A jeżeli z dobrem wychodzimy na teren całego miasta i podejmujemy jakąś ewangelizację, to skupiamy uwagę wszystkich i od razu też i ocenę, a ostatecznie i zazdrość i chęć zniszczenia. Chęć zniszczenia światła przez ludzi, którzy wierzą. To jest Betlejem. Bardzo ładnie jest iść ze światłem, mieć je w ręku i dziękować Panu Bogu i tak mówić, piękne jest to światło, idziemy adwentowo, roradnio, wszystko jest super, ale trzeba widzieć za każdym razem pełnię Betlejem. Pełnia Betlejem to jest po pierwsze szukać i znajdować, aby wiedzieć, gdzie iść i gdzie jest to światło, żeby dojść do celu, ale jednocześnie przyjmować to, że światło jest obserwowane. Że jak idziemy ze światłem, stoimy ze światłem, to ludzie na nas patrzą i w głowach u tych, którzy w tym czasie siedzą albo nie wyjęli światła, albo nie szukają go w tym momencie, patrzą na to nasze i życie pokazuje, że rodzi się zazdrość, ocena i konieczność ucieczki z Betlejem. Że to się tak kumuluje, że zło się tak kumuluje, że będziemy decydowali, czy w takim razie zgasić to światło, usiąść, czy iść dalej, ale jednak być wiernym światłu, być wiernym temu, co się dzieje w Betlejem i nie poddawać się. Trzymając światło, szukając światła, trzeba mieć coś takiego w sobie, nie poddam się w czynieniu dobra, nie poddam się w tym, że idę za Jezusem.
To jest droga, którą wybieramy. To jest droga, której nas uczy Adwent, uczy Maryja z Józefem, którzy się nie poddają, którzy są wierni temu, do czego Bóg ich wezwał. Amen. Powstańmy teraz i powierzymy Bogu nasze intencje. Chcemy Cię, Panie Jezu, prosić najpierw